Ewa miała w sobie młodzieńczą energię i nadzieję, która zdawała się przyciągać ludzi do niej jak magnes. Studiowała psychologię, a jej celem było pomaganie innym, choć jeszcze sama nie była pewna, w jakiej formie. Lubiła spędzać popołudnia w małej kawiarni na rogu rynku, gdzie zapach świeżo mielonej kawy mieszał się z delikatnym aromatem pieczonych ciastek. To właśnie tam, w otoczeniu książek i notatek, lubiła przesiadywać, czekając na przyjaciółkę, która zawsze się spóźniała. Pewnego dnia, jak zwykle, siedziała przy swoim ulubionym stoliku przy oknie, przeglądając podręcznik do zajęć, gdy jej uwagę przykuł młody mężczyzna, który niezdarnie próbował odnaleźć wolne miejsce. Był wysoki, ubrany w lekko zbyt luźną kurtkę, która wyglądała na nieco starszą od niego. Ciemne oczy i ciepły uśmiech sprawiały, że wyglądał przyjaźnie, choć miał w sobie coś nieśmiałego. Przepraszam, czy mogę się dosiąść? Zapytał, wskazując na puste miejsce naprzeciwko. Ewa spojrzała na niego zdziwiona, ale w jego głosie wyczuła uprzejmość, która od razu ją ujęła. Oczywiście odpowiedziała, przesuwając swoje książki, by zrobić mu więcej miejsca. Dziękuję. Usiadł, odgarniając ręką włosy z czoła. Nazywam się Krzysztof. Wyciągnął rękę w jej kierunku. Ewa, choć zaskoczona, uścisnęła jego dłoń. Ewa odpowiedziała z delikatnym uśmiechem. Przez chwilę panowała niecisza, przerywana jedynie dźwiękiem ekspresu do kawy i szmerem rozmów innych klientów. Krzysztof zerknął na otwarty podręcznik Ewy. Psychologia? Zapytał z ciekawością. Zawsze mnie fascynowało, jak ludzie myślą. To takie skomplikowane. Ewa podniosła wzrok, zaintrygowana. Naprawdę? Większość ludzi uważa, że to nudne. Krzysztof uśmiechnął się lekko. Może jestem wyjątkiem. Lubię rozumieć, dlaczego ludzie robią to, co robią. Rozmowa, która miała być krótka i kurtuazyjna, szybko przerodziła się w coś więcej. Ewa dowiedziała się, że Krzysztof pochodzi z niewielkiej miejscowości i niedawno zaczął pracę w warsztacie samochodowym. Mimo skromnego pochodzenia i braku wykształcenia, miał w sobie pasję i ambicje, które go napędzały. A ty? Zapytał, patrząc na nią z zaciekawieniem. Co sprawiło, że wybrałaś psychologię? Ewa zastanowiła się chwilę, zanim odpowiedziała. Chcę pomagać ludziom. Może to za naiwnie, ale wierzę, że każdy zasługuje na drugą szansę. Krzysztof spojrzał na nią z podziwem. To nie naiwność, to odwaga. Nie każdy ma tyle empatii. Ich rozmowa trwała ponad godzinę, a czas zdawał się płynąć szybciej niż zwykle. Gdy przyjaciółka Ewy w końcu przyszła, zastała ich pogrążonych w śmiechu. No proszę, widzę, że się rozkręciłaś, powiedziała z uśmiechem, patrząc na Krzysztofa z wyraźnym zainteresowaniem. Ewa zarumieniła się lekko, ale nie mogła zaprzeczyć, że coś ją do niego ciągnęło. Tego dnia wymienili się numerami, a Ewa wróciła do domu z dziwnym uczuciem, że spotkała kogoś, kto może zmienić jej życie. Od tamtego dnia Ewa i Krzysztof widywali się coraz częściej. Spacerowali po parkach, oglądali filmy, a czasem po prostu rozmawiali do późna w nocy. Krzysztof okazał się być nie tylko czułym i troskliwym mężczyzną, ale także osobą, która potrafiła słuchać. Po kilku miesiącach Ewa zauważyła, że ich związek stał się czymś więcej niż tylko młodzieńczym zauroczeniem. Pewnego dnia, podczas wspólnego obiadu w małej restauracji, zauważyła, że Krzysztof wydaje się być bardziej zdenerwowany niż zwykle. Wszystko w porządku? Zapytała, dotykając jego dłoni. Krzysztof spojrzał na nią, biorąc głęboki oddech. Ewa, jest coś, o czym chciałbym z tobą porozmawiać. Ewa zmarszczyła brwi, ale zanim zdążyła zapytać, co się stało, Krzysztof wyciągnął z kieszeni małe pudełeczko. Nie jestem idealny. Nie mam fortuny ani wykształcenia, ale mam ciebie, a to dla mnie więcej niż wszystko inne. Ewo, czy zostaniesz moją żoną? Powiedział, otwierając pudełeczko, w którym znajdował się prosty, srebrny pierścionek. Ewa była zaskoczona. Łzy napłynęły jej do oczu, a serce zabiło mocniej. Tak, Krzysztofie, chcę, powiedziała, niemal szeptem. Kilka tygodni później Ewa dowiedziała się, że jest w ciąży. Ich szczęście wydawało się nie mieć granic. Zobaczysz, poradzimy sobie, mówił Krzysztof, gdy planowali przyszłość. Może nie będzie łatwo, ale razem damy radę. Ewa uwierzyła w każde jego słowo.
Oboje byli młodzi, ale ich miłość i determinacja sprawiały, że czuli się, jakby mogli pokonać każdą przeszkodę. Wkrótce potem Ewa poznała rodziców Krzysztofa. Jego ojciec był cichy i uprzejmy, ale matka, Teresa, od razu okazała swoje niezadowolenie. Jesteś młoda, a mój syn ma przed sobą wielkie plany, powiedziała chłodno, spoglądając na Ewę z góry. Nie sądzisz, że trochę się pośpieszyliście? Ewa poczuła ukłucie w sercu, ale próbowała nie brać tych słów do siebie. Wiedziała, że Teresa jest wymagającą osobą, ale wierzyła, że z czasem uda jej się zdobyć jej sympatię. Niestety, Teresa zdawała się robić wszystko, by utrudnić im życie. Każda ich decyzja była przez nią kwestionowana, a komentarze matki Krzysztofa stawały się coraz bardziej uszczypliwe. Mimo to Ewa i Krzysztof trzymali się razem, wierząc, że ich miłość przetrwa wszystko. Ewa i Krzysztof spędzali coraz więcej czasu na przygotowaniach do nowej roli, jaką miało być rodzicielstwo. Wynajęli niewielkie mieszkanie, które udało im się urządzić dzięki pomocy rodziców Ewy. Mimo napięć ze strony Teresy, matki Krzysztofa, ich szczęście zdawało się być niezachwiane. Krzysztof pracował długie godziny w warsztacie samochodowym, aby zapewnić stabilność finansową, a Ewa przygotowywała się do narodzin dziecka, chodząc na zajęcia dla przyszłych mam i kompletując wyprawkę. Podczas jednego z takich wieczorów, gdy oboje odpoczywali po intensywnym dniu, Ewa spojrzała na Krzysztofa, który właśnie skończył montować łóżeczko. Myślisz, że damy radę? Zapytała, opierając głowę na jego ramieniu. Krzysztof objął ją mocno i pocałował w czoło. Wiem, że damy. Nie jesteśmy sami, mamy siebie. To wystarczy. Słowa Krzysztofa były zawsze pełne nadziei i otuchy. Ewa uwielbiała w nim tę pewność, nawet jeśli wiedziała, że ich droga nie będzie łatwa. Byli młodzi, ale pełni determinacji, by stworzyć dla swojego dziecka kochający dom. Kilka tygodni później, gdy Ewa poczuła pierwsze skurcze, Krzysztof zareagował jak prawdziwy bohater. Szybko przygotował torbę z rzeczami do szpitala, którą wcześniej wspólnie spakowali, i pomógł Ewie wejść do samochodu. Spokojnie, kochanie, wszystko będzie dobrze, mówił, trzymając jej dłoń podczas drogi. Ewa nie miała jednak wątpliwości, że to najtrudniejsze chwile w jej życiu. Ból był intensywny, ale myśl o tym, że wkrótce zobaczy swojego synka, dodawała jej sił. Poród trwał kilka godzin, ale w końcu, o świcie, na świat przyszedł ich syn. Ewa trzymała w ramionach maleńkiego chłopca, który zdawał się być idealny pod każdym względem. Witamy na świecie, Antosiu, powiedziała cicho, patrząc na maleńką buzię swojego syna. Krzysztof, stojąc obok, miał łzy w oczach. Ewa, jesteś niesamowita, powiedział, delikatnie całując jej czoło. Obiecuję, że zrobię wszystko, żebyście oboje byli szczęśliwi. Kiedy Teresa dowiedziała się o narodzinach wnuka, nie była zachwycona. Owszem, przyniosła do szpitala bukiet kwiatów i wypowiedziała kilka uprzejmych słów, ale jej chłodny ton zdradzał prawdziwe emocje. Gratuluję, powiedziała, patrząc na Antosia z wymuszoną miną. Mam nadzieję, że wiecie, jak wielka odpowiedzialność was czeka. Ewa czuła, że jej teściowa nie jest zadowolona. Mimo to starała się zachować uprzejmość i zignorować jej oschłość. Wiedziała, że nie może liczyć na Teresę, ale wciąż miała nadzieję, że może z czasem coś się zmieni. Po powrocie do domu napięcie między Ewą a Teresą zaczęło narastać. Teresa coraz częściej krytykowała Ewę za wszystko od sposobu karmienia dziecka po organizację domu. Gdybyś była bardziej odpowiedzialna, mój syn nie musiałby pracować tyle godzin, rzuciła kiedyś podczas wizyty. Ewa, choć bolały ją te słowa, starała się nie reagować. Wiedziała, że Krzysztof jest po jej stronie i wspiera ją w każdej decyzji. Jednak jego częsta nieobecność w domu sprawiała, że to ona musiała znosić nieprzyjemności ze strony Teresy. Napięcie osiągnęło apogeum, gdy Teresa pewnego dnia niespodziewanie zjawiła się w ich mieszkaniu i zażądała rozmowy na osobności z Krzysztofem. To nie jest życie dla ciebie, mówiła do niego, gdy Ewa karmiła Antosia w pokoju obok. Jesteś młody, masz przed sobą całe życie. Nie widzisz, że ta dziewczyna cię tylko ogranicza? Krzysztof, choć próbował tłumaczyć, że kocha Ewę i chce być z nią, czuł presję ze strony matki. Teresa była nieustępliwa i coraz bardziej manipulacyjna. Wkrótce zaczęła otwarcie mówić Ewie, że nie jest mile widziana w rodzinie. Nie pasujesz do nas. Mój syn zasługuje na kogoś lepszego, rzuciła kiedyś, gdy Krzysztofa nie było w domu. Ewa, choć początkowo starała się ignorować jej słowa,
Wiedziała, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. Czuła, że Teresa zrobi wszystko, by zniszczyć ich rodzinę. Mijały tygodnie, a napięcie między Ewą a Teresą rosło. Krzysztof, rozdarty między matką a narzeczoną, próbował godzić obie strony, ale jego starania przypominały gaszenie pożaru wodą z łyżeczki. Teresa coraz bardziej naciskała na syna, by zakończył związek z Ewą. Pewnego dnia, podczas wizyty Teresy, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ewa, zmęczona nieustanną krytyką i złośliwościami, zdecydowała się w końcu odezwać. Pani Tereso, nie rozumiem, dlaczego tak bardzo mnie pani nie lubi, powiedziała, trzymając na rękach małego Antosia. Robię wszystko, co mogę, żeby stworzyć naszemu dziecku dobry dom. Czy naprawdę tak trudno to docenić? Teresa spojrzała na nią z wyrazem chłodnej pogardy. Docenić? Wycedziła. Doceniam jedynie to, że mój syn ma jeszcze szansę na lepsze życie. A ty, moja droga, tylko go ograniczasz. Krzysztof, który właśnie wrócił z pracy, wszedł do mieszkania w samym środku tej wymiany zdań. Przez chwilę stał w milczeniu, próbując pojąć, co się dzieje. W końcu powiedział: Mamo, przestań. To moje życie, moja rodzina. Jeśli nie możesz tego zaakceptować, proszę cię, przestań przychodzić. Teresa spojrzała na syna zranionym wzrokiem, ale zamiast ustąpić, zaczęła krzyczeć: Twoja rodzina. Ta dziewczyna i to dziecko. Oni zrujnują ci życie. Ty na to pozwalasz. Ewa, choć próbowała zachować spokój, poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Krzysztofie, nie mogę dłużej tego znosić, powiedziała drżącym głosem. Musisz wybrać. Albo my, albo twoja matka. Krzysztof spojrzał na nią zdezorientowany. Ewo, nie każ mi wybierać. Kocham was oboje. Ale twoja matka mnie nienawidzi, odparła Ewa, tuląc Antosia. Nie mogę żyć w ciągłym napięciu. To nie jest dobre ani dla mnie, ani dla naszego dziecka. Kilka dni później, gdy Krzysztof był w pracy, Teresa przyszła do mieszkania Ewy. Tym razem była bardziej stanowcza niż kiedykolwiek wcześniej. Posłuchaj, dziewczyno, zaczęła, spoglądając na Ewę z góry. To mieszkanie należy do mojego syna. Nie chcę cię tutaj więcej widzieć. Pakuj swoje rzeczy i wynoś się. Ewa była w szoku. Jak pani śmie? Zapytała, wstając z kanapy. To nasz dom, a Antoś jest wnukiem, którego powinna pani wspierać. Teresa uśmiechnęła się zimno. Mój syn nie potrzebuje ciebie ani tego dziecka. Zresztą, to pewnie dlatego wciągnęłaś go w te zaręczyny, żeby złapać go na dziecko. Ewa poczuła, jak nogi uginają się pod nią. Zrozumiała, że Teresa nie cofnie się przed niczym, by rozdzielić ją i Krzysztofa. Tej samej nocy Ewa spakowała swoje rzeczy i opuściła mieszkanie, zabierając Antosia. Nie chciała czekać, aż Teresa spełni swoje groźby. Krzysztof, choć próbował ją powstrzymać, nie znalazł wystarczająco odwagi, by przeciwstawić się matce. Ewa wróciła do rodzinnego domu. Jej rodzice, choć zaskoczeni, przyjęli ją z otwartymi ramionami. Córeczko, jesteśmy tutaj dla ciebie, powiedziała matka, obejmując ją mocno. Poradzimy sobie. Antoś zawsze będzie miał miejsce u nas. Ojciec Ewy, choć zwykle powściągliwy, dodał, Krzysztof to tchórz, jeśli nie potrafi stanąć po waszej stronie. Nie martw się o przyszłość. Zawsze będziesz miała nas. Ewa, choć czuła ból i rozczarowanie, wiedziała, że musi być silna dla swojego syna. Zaczęła szukać pracy, by móc zapewnić sobie i Antosiowi niezależność. Dzięki wsparciu rodziców szybko znalazła zatrudnienie w lokalnej firmie jako asystentka. Choć początki były trudne, jej determinacja i miłość do syna sprawiały, że każdy dzień przynosił nowe nadzieje. Tymczasem Krzysztof, pozostając pod wpływem matki, coraz bardziej oddalał się od Ewy. Choć próbował utrzymywać kontakt z synem, Teresa robiła wszystko, by mu to utrudnić. Krzysztof zaczął odczuwać presję i samotność, co doprowadziło go do problemów z alkoholem. Teresa, widząc upadek swojego syna, wciąż obwiniała Ewę, nie dostrzegając swojej roli w całej sytuacji. Ewa jednak nie oglądała się za siebie. Skupiła się na budowaniu nowego życia, krok po kroku odnajdując w sobie siłę, której wcześniej nie była świadoma. Życie Ewy jako samotnej matki nie było łatwe, ale dzięki wsparciu rodziców szybko przystosowała się do nowej sytuacji. Każdego ranka budziła się wcześnie,
przygotowywała Antosia do żłobka i jechała do pracy. Choć czuła zmęczenie, nigdy nie pozwoliła sobie na zaniedbanie syna. Każdego wieczoru czytała mu bajki, a jego niewinne uśmiechy dodawały jej sił. W pracy Ewa starała się udowodnić swoją wartość. Jej przełożony, zauważając jej zaangażowanie, zaproponował jej podwyżkę zaledwie po kilku miesiącach. Dzięki temu mogła zacząć oszczędzać na własne mieszkanie. Mimo bólu po rozstaniu z Krzysztofem, czuła dumę z tego, że radzi sobie sama. Czasami jednak nachodziły ją chwile zwątpienia. Pewnego wieczoru, gdy Antoś spał, Ewa usiadła z matką przy kuchennym stole. Mamo, myślisz, że dobrze zrobiłam, odchodząc? Zapytała cicho, patrząc na parujący kubek herbaty. Matka spojrzała na nią z troską. Ewo, nie można żyć w cieniu kogoś, kto cię nie szanuje. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię wspierał, a nie pozwalał na to, byś była poniżana. Ewa skinęła głową, choć serce nadal tęskniło za Krzysztofem, za ich wspólnymi marzeniami, które zdawały się teraz tak odległe. Czas mijał, a Antoś rósł. Był pogodnym chłopcem, który każdego dnia zaska Ewę swoją ciekawością świata. To on stał się jej największą motywacją. Dzięki jego obecności Ewa zaczęła patrzeć na życie z nową nadzieją. Pewnego dnia, podczas spaceru w parku, Ewa spotkała Michała, kolegę z pracy, który często żartował z nią w biurze. Tego dnia przypadkowo zauważył ją z Antosiem. Ewa, to twój synek? Zapytał z uśmiechem, podchodząc do nich. Tak, to Antoś, odpowiedziała, patrząc, jak chłopiec bawi się w piaskownicy. Ma już 3 lata. Michał spojrzał na nią z zainteresowaniem. Jest śliczny. Zdecydowanie ma to po mamie. Ewa zaśmiała się, choć poczuła się lekko zmieszana. Michał był ciepły, zabawny i wydawał się być zainteresowany nie tylko nią, ale także jej synem. Ich rozmowa przerodziła się w długą pogawędkę, a Michał zaproponował, by spotkali się kiedyś na kawę. Ewa, choć początkowo niepewna, zgodziła się. W końcu, po latach samotności, poczuła, że może dać sobie szansę na coś nowego. Spotkania z Michałem stały się coraz częstsze. Z początku były to jedynie niewinne rozmowy w pracy, ale z czasem zaczęli spędzać razem coraz więcej czasu poza biurem. Michał był cierpliwy i rozumiał, że Ewa musi przede wszystkim skupić się na Antosiu. Nie naciskał, lecz powoli zyskiwał jej zaufanie. Pewnego dnia Michał zaprosił Ewę i Antosia na piknik nad jeziorem. Był słoneczny dzień, a Antoś biegał po trawie, śmiejąc się głośno, gdy Michał gonił go z piłką. Ewo, wiem, że przeszłaś wiele, zaczął Michał, gdy siedzieli na kocu, obserwując Antosia. Ale chciałbym być częścią twojego życia. Waszego życia. Ewa spojrzała na niego zaskoczona. Nie spodziewała się takiej deklaracji, ale w jego oczach widziała szczerość. Michał, to nie takie proste. Mam za sobą trudną przeszłość, a Antoś, on jest moim priorytetem. Michał uśmiechnął się ciepło. Właśnie dlatego cię podziwiam. I wiem, że jeśli mnie dopuścisz do swojego życia, nigdy cię nie zawiodę. Słowa Michała poruszyły Ewę. Choć nadal miała wątpliwości, postanowiła dać sobie szansę na szczęście. Stopniowo Michał stał się nie tylko jej partnerem, ale także wspaniałym ojcem dla Antosia. Z czasem Ewa i Michał zaczęli planować wspólną przyszłość. Michał oświadczył się jej w wyjątkowy sposób w dniu urodzin Antosia. Wręczył mu pudełeczko z pierścionkiem, prosząc, by podał je mamie. Mamo, Michał chce być z nami na zawsze, powiedział Antoś z dziecięcą szczerością, podając jej pierścionek. Ewa, wzruszona do łez, przyjęła oświadczyny. Ich ślub był skromny, ale pełen miłości i radości. Michał stał się dla Ewy wsparciem, którego nigdy wcześniej nie miała, a Antoś zyskał prawdziwego ojca. Tymczasem Teresa, choć wciąż utrzymywała kontakt z Krzysztofem, zaczęła dostrzegać, że jej decyzje miały konsekwencje, których się nie spodziewała. Jej syn, który nie potrafił poradzić sobie z utratą Ewy, popadł w nałóg i coraz częściej wpadał w kłopoty. Teresa próbowała ratować Krzysztofa, ale jej kontrola nad jego życiem przynosiła odwrotny skutek. Ewa żyła teraz spokojnym życiem z Michałem i Antosiem. Po wielu trudnych latach udało jej się odnaleźć szczęście. Jej dom był pełen miłości, a Michał okazał się nie tylko oddanym partnerem, ale także wspaniałym ojcem dla Antosia. Chłopiec, który nie pamiętał swojego biologicznego ojca, widział w Michale wzór do naśladowania.
Jednak przeszłość nie dawała Ewie spokoju. Pewnego dnia, gdy wracała z pracy, odebrała telefon od dawnej znajomej. Ewo, nie wiem, czy powinnam ci to mówić, ale Krzysztof, on jest w szpitalu, powiedziała cicho kobieta po drugiej stronie słuchawki. Słyszałam, że bardzo podupadł na zdrowiu. Ewa przez chwilę milczała, próbując zrozumieć, co czuje. Krzysztof, mężczyzna, którego kiedyś tak bardzo kochała, teraz był dla niej kimś obcym. Jednak myśl o tym, że mógłby cierpieć, wywołała w niej mieszane emocje. Dziękuję za informację, odpowiedziała krótko, odkładając telefon. Wieczorem, podczas rozmowy z Michałem, podzieliła się tym, co usłyszała. Michał spojrzał na nią z troską. To twoja decyzja, Ewo. Ale pamiętaj, że niezależnie od tego, co zrobisz, masz pełne prawo myśleć o swoim szczęściu i spokoju, powiedział, kładąc rękę na jej dłoni. Ewa spędziła noc, rozmyślając o tym, czy powinna odwiedzić Krzysztofa. W końcu doszła do wniosku, że musi zamknąć ten rozdział swojego życia. Następnego dnia po pracy udała się do szpitala. Gdy weszła do sali, zobaczyła Krzysztofa siedzącego na łóżku. Wyglądał na dużo starszego, niż był w rzeczywistości. Jego twarz była wychudzona, a oczy pozbawione blasku. Ewa? Zapytał z niedowierzaniem, gdy ją zobaczył. Tak, to ja, odpowiedziała chłodno, ale z nutą współczucia. Dowiedziałam się, że jesteś tutaj. Chciałam zobaczyć, jak się trzymasz. Krzysztof opuścił wzrok. Nie najlepiej. Ale chyba sam sobie na to zasłużyłem. Ewa usiadła na krześle obok łóżka, przez chwilę nie wiedząc, co opowiedzieć. W końcu odezwała się. Krzysztofie, przez lata próbowałam zrozumieć, dlaczego pozwoliłeś swojej matce zniszczyć to, co mieliśmy. Dlaczego nigdy nie stanąłeś po naszej stronie? Krzysztof westchnął ciężko. Byłem głupi, Ewo. Bałem się przeciwstawić matce. Myślałem, że wie, co dla mnie najlepsze. Ale odkąd cię straciłem, wszystko poszło nie tak. Straciłem ciebie, straciłem siebie. Nigdy nie miałem odwagi, żeby to naprawić. Ewa słuchała go z mieszanką smutku i ulgi. Po raz pierwszy usłyszała, że Krzysztof przyznał się do błędu. Jednak nie czuła już gniewu, jedynie chłodną obojętność. Nie zmienisz przeszłości, Krzysztofie, powiedziała w końcu. Ale ja znalazłam swoje szczęście. Mam wspaniałego męża, cudownego syna i życie, o jakim kiedyś marzyłam. A ty? Co z tobą? Krzysztof spojrzał na nią z bólem. Nic ze mnie nie zostało, Ewo. Moja matka zrujnowała moje życie tak samo, jak zrujnowała nasze. A ja na to pozwoliłem. Ewa wstała, gotowa zakończyć tę rozmowę. Życzę ci, żebyś znalazł w sobie siłę, by coś zmienić. Ale ja już dawno zamknęłam ten rozdział. Zanim wyszła, spojrzała na niego jeszcze raz. Był to obraz człowieka złamanego przez swoje błędy i decyzje innych. W jej sercu nie było jednak już miejsca na żal. Kilka miesięcy później Ewa wróciła do swojego codziennego życia. Jednak los postanowił przypomnieć jej o przeszłości. Pewnego dnia, gdy odbierała Antosia ze szkoły, na parkingu zobaczyła Teresę. Kobieta wyglądała zupełnie inaczej niż dawniej, jej włosy były posiwiałe, a postura wyraźnie zmęczona. Ewo? Zawołała Teresa, podchodząc do niej. To naprawdę ty? Ewa spojrzała na nią chłodno. Tak, to ja. A co pani tutaj robi? Teresa spuściła wzrok. Przyjechałam na spotkanie z synem, ale nie wiem, jak się z nim skontaktować. Krzysztof przestał odbierać moje telefony. Ewa uniosła brwi w zdumieniu. Myślałam, że nigdy się pani nie rozstanie ze swoim synem. Teresa westchnęła ciężko. Popełniłam wiele błędów, Ewo. Nie widziałam, jak bardzo niszczyłam jego życie, dopóki nie było za późno. A teraz jestem sama. Ewa przez chwilę milczała, przypominając sobie wszystkie chwile, w których Teresa próbowała ją złamać. Ale teraz widziała przed sobą nie tyrana, lecz kobietę, która zapłaciła najwyższą cenę za swoje decyzje. Życie jest pełne wyborów, pani Tereso, powiedziała chłodno. I czasem trzeba ponieść konsekwencje swoich czynów. Teresa próbowała coś powiedzieć, ale Ewa odwróciła się i odeszła, trzymając Antosia za rękę. Nie miała już miejsca na współczucie dla osoby, która zrujnowała jej młodość.
Po spotkaniu z Teresą, Ewa czuła mieszane emocje. Część jej była zadowolona, że przeszłość wreszcie zostaje za nią, ale inna część wciąż zastanawiała się nad losem Krzysztofa i Teresy. Wiedziała jednak, że jej życie jest teraz inne, pełne miłości, stabilności i spokoju, o które tak ciężko walczyła. Michał okazał się niezastąpionym wsparciem. Wspólnie planowali każdy krok, od codziennych obowiązków po wielkie marzenia. Antoś, teraz już dorastający chłopiec, uwielbiał swojego ojczyma i traktował go jak prawdziwego tatę. Michał z kolei uczył Antosia odpowiedzialności i samodzielności, wspierając go w każdej decyzji. Pewnego wieczoru, gdy cała trójka siedziała na kanapie, oglądając film, Michał spojrzał na Ewę i powiedział: Ewo, chciałbym z tobą coś omówić. Coś się stało? Zapytała, spoglądając na niego z troską. Nie, nic złego, zapewnił, obejmując ją ramieniem. Myślałem o tym, żebyśmy spróbowali kupić dom. Taki, w którym będziemy mogli zbudować jeszcze więcej wspomnień. Ewa była zaskoczona, ale w jej sercu zrodziła się radość. Dom? Naprawdę? Myślisz, że damy radę? Michał uśmiechnął się szeroko. Oczywiście, że damy. Razem możemy wszystko. To zdanie przypomniało jej słowa, które kiedyś powiedział jej Krzysztof, ale tym razem poczuła, że to nie tylko puste obietnice. Michał był mężczyzną czynów, nie słów. Zaczęli więc planować zakup domu, który miał być ich wspólnym miejscem na ziemi. Kilka miesięcy później Ewa i Michał znaleźli idealny dom. Znajdował się w spokojnej okolicy, z dużym ogrodem, w którym Antoś mógł się bawić do woli. Podczas przeprowadzki Ewa nie mogła powstrzymać łez wzruszenia. To nasze miejsce, powiedziała, trzymając Michała za rękę. Nasz dom, nasza przyszłość. Michał objął ją mocno, patrząc na Antosia, który biegał po nowym podwórku. Zasłużyliśmy na to, Ewo. 20 lat po rozstaniu z Krzysztofem, Ewa była już inną kobietą. Antoś był dorosły, kończył studia i planował własną przyszłość. Ewa, która przez te lata prowadziła szczęśliwe życie z Michałem, od czasu do czasu zastanawiała się, co mogło się wydarzyć z Krzysztofem i Teresą. Nie szukała kontaktu, ale los postanowił skrzyżować ich drogi. Pewnego dnia, podczas wizyty w mieście, gdzie spędziła młodość, Ewa natknęła się na Teresę w sklepie spożywczym. Była to jednak zupełnie inna kobieta, niż zapamiętała. Teresa wyglądała na schorowaną i zmęczoną, a jej duma, którą tak kiedyś emanowała, zniknęła bez śladu. Ewo? Powiedziała Teresa, zaskoczona jej widokiem. Nie spodziewałam się, że cię tu zobaczę. Ewa spojrzała na nią z chłodną uprzejmością. Pani Tereso. Widzę, że życie też nie oszczędziło pani. Teresa westchnęła ciężko, próbując ułożyć zakupy w torbie. Życie bywa okrutne. Straciłam syna. Krzysztof nigdy się nie podniósł po tym, co się stało. Zawsze mówił, że zawiódł ciebie i Antosia. Ewa poczuła, jak ogarnia ją dziwne uczucie smutku i ulgi jednocześnie. Krzysztof miał szansę, powiedziała spokojnie. Ale to pani decyzje wpłynęły na jego życie. To pani nie pozwoliła mu być szczęśliwym. Teresa spuściła wzrok. Wiem. Zrujnowałam życie swojego syna i twoje. Chciałam, żeby miał wszystko, a stracił wszystko. A teraz jestem sama. Ewa patrzyła na tę złamaną kobietę, ale nie czuła już gniewu ani chęci zemsty. Przeszłość była za nią, a jej życie układało się lepiej, niż mogła sobie wymarzyć. Życzę pani spokoju, pani Tereso, powiedziała w końcu, odwracając się, by odejść. Ale proszę pamiętać, że czasem to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje porażki. Ewa wyszła ze sklepu, czując, że ostatecznie zamknęła ten rozdział swojego życia. Michał czekał na nią w samochodzie, a Antoś, teraz dorosły, wysłał jej wiadomość, że właśnie zdał ważny egzamin. Jak poszło? Zapytał Michał, gdy wsiadła do samochodu. Ewa uśmiechnęła się ciepło. Dobrze. Bardzo dobrze. Przeszłość została za nią, a przyszłość czekała z otwartymi ramionami.